Tela Gniezno nie zmarnowała szansy i przed własną publicznością pokonała LKS Rogowo 10-4. Ta wygrana pozwoliła Steli na zameldowanie się jako trzecia drużyna po Grunwaldzie Poznań po Pomorzaninie Torun w fazie półfinałowej Mistrzostw Polski. Przed Stelą w ramach 7. kolejki ligowej, awizowanej na dzień 12 lutego, mecz derbowy ze Startem. I od rezultatu tego derbowego spotkania będzie zależało, czy w półfinałach zameldują się dwie gnieźnieńskie drużyny. LKS Rogowo zakończyło rozgrywki na miejscu 6. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas, namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.